Za nami 9. edycja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla roczników 2013-2014 w Szydłowcu. Pomysł się zrodził w 2014 roku, to wtedy jeszcze jako Akademia Piłkarska Szydłowiec wspólnie z Dominikiem prowadziliśmy Akademię i Dominik wymyślił taką formułę turnieju międzynarodowego. Wtedy się udało wszystko, no i później już od 2015 roku wspólnie z miastem organizujemy ten turniej. W przyszłym roku, mam nadzieję, dziesiątkowy jubileuszowy turniej. Troszeczkę zmieniliśmy formułę z racji tego, że nasze miasto przyjęło bardzo dużo uchodźców. Wszystkie miejsca w hotelach, te hotelowe, te miejsca w schronisku zostały zaadoptowane przez uchodźców, dlatego nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zaprosić drużyny na gdzieś z bardzo daleka, żeby mogły tutaj u nas spędzać te dwie noce. W turnieju wzięło udział wiele zespołów z całej Polski, m.in. kilka drużyn z Warszawy, w tym Legia Warszawa, jak również dwa zespoły Korony Kielce. Zawsze tutaj są szkółki z Ekstraklasy, także w tym roku również to nie jest żadna niespodzianka. W tym roku co prawda turniej nie międzynarodowy, ale ogólnopolski, ale także mieliśmy tutaj drużyny z Cardiff, z Walii, ze Słowacji, z Litwy, z Rumunii, z Ukrainy. Także zawsze by turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym i gościliśmy naprawdę duże marki. Medale oraz puchary zawodnikom wręczyli wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, Kamil Witkowski, prezes Radomskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej, Artur Ludew, burmistrz Szydłowca oraz Dominik Gawor, prezes KS Akademii Piłkarskiej Szydłowiec. Bierzemy czynny udział, finansowy również w organizacji i wspieraniu związków sportowych tych piłkarskich. I tu bardzo dobra też współpraca z Radomskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, czego efektem jest od wielu lat wspieranie tego turnieju, którego dzisiaj była odsłona już 9. edycji. Za rok okrągła 10. edycja turnieju. Zapytaliśmy zatem organizatorów, czy możemy liczyć na zobaczenie młodych piłkarzy czołowych europejskich zespołów na szydłowieckim boisku. Podobno ma być niespodzianka, ale tego nie mogę zdradzić. Cokolwiek wiem, ale zostawię to organizatorom. Myślę, że spróbujemy znowu wrócić do tej formuły międzynarodowej, no bo pandemia nam przeszkodziła w poprzednich latach, żeby taki turniej międzynarodowy zorganizować. W tym roku też nie udało się, żeby to był turniej międzynarodowy, ale taki jest plan na przyszły rok, żeby ściągnąć tutaj również drużyny z zagranicy i wrócić do tej formuły międzynarodowej. Chcemy stworzyć coś fajnego w przyszłym roku. No, mobilizacja jest bardzo duża. Już teraz zaczynamy pracę, jeżeli chodzi o naszą 10. edycję. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś fajnego. A jakie drużyny tu będą? Kto do nas przyjedzie? Kto nas odwiedzi? Kto z nami spędzi te dwa dni tutaj na tym boisku? No to myślę, że najbliższe tygodnie, miesiące to pokażą. Pierwsze miejsce podczas sobotnich zmagań zajęła drużyna wilanowskich Wilków, natomiast w niedzielę w grupie srebrnej najlepszy był KS Grom, a w grupie złotej królowała Korona Kielce 1. Najważniejsze jest to, żeby je odciągnąć od komputera, żeby się dobrze bawiły i żeby się ogólnie rozwojowo, żeby ogólnie się rozwijały. A co będzie dalej, no to już przyszłość pokaże. To wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zostanie w profesjonalnej piłce, czy nie.